W Rzeszowie powstanie Podkarpackie Centrum Innowacji. Dziś list intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele samorządu województwa, Banku Światowego i trzech rzeszowskich uczelni. Placówka ma być kolejną instytucją łączącą biznes z nauką, ale jak zapewniają inicjatorzy jej powstania, pierwszą w Polsce, która będzie działać tak kompleksowo i efektywnie. Centrum ma rozpocząć pracę w marcu przyszłego roku. Podkarpackie Centrum Innowacji powstaje z inicjatywy Samorządu Województwa, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przy współudziale ekspertów Banku Światowego. Ma być pierwszą tego typu placówką w Polsce, tworzoną na wzór już działających, m.in. w Finlandii. Uczelnie naprawdę robią już bardzo dużo w kierunku tego, żeby biznes i nauka razem współpracowały. Natomiast mamy też nadzieję, że to, co razem stworzymy, spowoduje, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej intensywna i będzie stanowiła jeszcze większy taki impuls dla Podkarpackiego, które tak naprawdę się już świetnie rozwija, żeby mogło się rozwijać jeszcze szybciej. Dlatego główne cele działalności centrum to rozwijanie innowacyjnych projektów badawczych wysokiego ryzyka, wspieranie współpracy biznesu i nauki, na przykład realizowanie przez podkarpackie uczelnie badań zleconych przez firmy oraz stworzenie studentom możliwości realizacji własnych badań czy budowy prototypów opracowanych przez nich urządzeń. Jest to szansa, która otwiera się zarówno przed naszymi kolegami naukowcami, jak i przede wszystkim przed studentami, którzy muszą myśleć o takim rozwoju własnej kariery, najpierw naukowej, później zawodowej, aby móc się doskonale wpisać w bardzo wymagający rynek pracy, współczesny rynek pracy. Według założeń projektu placówka ma mieć własną siedzibę w centrum Rzeszowa. Samorząd kupi istniejący już budynek, który ma mieć około 1200 m2 powierzchni. Oprócz biur także pomieszczenia dla tzw. prototypowni. Projekt ma charakter otwarty. Będzie to takie miejsce, gdzie najzdolniejsi, bardzo kreatywni studenci będą mogli wykonywać swoje pierwsze badania, będą mogli coś tworzyć. Mało tego, ci studenci będą się mogli tutaj spotykać z różnych uczelni, bo to nie jest tak, że będzie przychodził tam tylko student Politechniki czy tych uczelni, które podpisują dzisiaj ten list intencyjny. Będzie to miejsce otwarte dla wszystkich studentów. Koszt powstania i funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Innowacji to 85 milionów złotych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego. Połowa tej puli ma być przeznaczona na badania i ich praktyczną realizację.